Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezdo Składowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami! Spędziłem rok w Białymstoku. To są charakterni ludzie. I to było dzisiaj widać na boisku, poza tym dobrzy piłkarze. Jeżeli się wygrywa w Białymstoku, to na pewno trzeba wiele zdrowia zostawić i wiele jakości. Dzisiaj tej jakości w pierwszej połowie było trochę. Niewykorzystane sytuacje, troszeczkę zimnej krwi i mogliśmy strzelić jedną bramkę więcej. Natomiast wraz z przebiegiem spotkania w drugiej połowie Jagiellonia przejęła inicjatywę i wiele szczęścia w tym, że udało nam się dzisiaj wyjść punkty, ale są bardzo cenne punkty. I cały czas inicjatywa jest po naszej stronie i mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach zagramy lepszy mecz, bo nie był to dobre spotkanie. I będziemy punktować, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy najważniejsze są sprawy zdrowotne moich zawodników, bo słabo wygląda sytuacja Jasmina, źle wygląda Bartek, Ślusarski, także najważniejsza sprawa w kolejnym mikrocyklu to będzie wyleczyć te urazy, także pewnie teraz inicjatywę przejmie sztab medyczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, bo no w tej rundzie już i remisowaliście, i przegrywaliście. Dzisiaj wygraliście, ale czy to właśnie Jagiellonia najwięcej problemów wam przysporzyła w drugiej części spotkania? Nie chcę powiedzieć, że zdominowała, no ale zepchnęła was dosyć głęboko. Chyba nikt w tej rundzie tak głęboko was nie zepchnął na własne pole karne, jak Jagiellonia na ostatnich 20 minutach powinniśmy odejść. Nie, to jest dobre słowo, zdominowała i to nie wolno się tego bać. Jagiellonia w ostatnich 20 minutach przejęła inicjatywę i zdecydowanie dominowała na boisko i my nawet z głębokiej obrony nie mogliśmy wyjść do przodu, gubiliśmy piłkę. Ale sztuką jest wtedy troszeczkę zmieniliśmy system i zagraliśmy trójką w środku, czyli takie 4-5-1 i po prostu graliśmy na wynik. Skończyło się już pomysł na piękną grę, skończyło się już budowanie czegokolwiek. My po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać, rozstrzygnąć i utrzymać ten wynik, dlatego zmieniliśmy system i udało nam się to spotkanie wygrać, ale myślę, że ma pan tutaj rację, w tej rundzie był to zespół, który pomimo tego, że wygraliśmy to spotkanie, to najbardziej nas zdominował, bo graliśmy z Polonią, byliśmy przy piłce i to my prowadziliśmy grę, przegraliśmy to spotkanie. Tak samo z Bełchatowem, natomiast Jagiellonia tutaj zdecydowanie najwięcej jakości wśród tych zespołów, które przeciwko nam zagrały w tej rundzie. Teraz już kontynuując jeszcze ten wątek, chciałem dopytać właśnie dlaczego tak się stało. Pierwsza połowa Lecha bardzo dobra, właściwie pełna kontrola nad tym spotkaniem. Pierwsze 10 minut drugiej połowy również i potem nagle nastąpił ten przełom. Gdzie pan opatruje przyczyny? Jeszcze jestem przy głosie drugie pytanie. Był taki krótki okres, kiedy to było przy Ślusarskim grali dzisiaj razem, dopóki Bartek jest z boiska, jak pan ocenia ten krótki okres. Czy może coś opowiedzieć więcej? No tak naprawdę nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na gorąco, jaka jest przyczyna, bo to przyczyn może być wiele. I musimy sobie na to odpowiedzieć wewnętrznie, na pewno nie tutaj, bo to jest zbyt szybko po meczu, żeby oceniać, co się wydarzyło. Na pewno coś musiało się wydarzyć, bo to wszyscy widzieliśmy. Natomiast po zmianie było pytanie, kto ma zejść z boiska, który ze skrzydłowych tak naprawdę, bo tutaj dużą pracę wykonali biegową i dużo zdrowia zostawili, zadecydowałem, żeby szedł Alex Tonew, ale Bartek wyglądał dobrze, więc postanowiłem, że Bartek zagra na boku, a Teo zagra w środku i tutaj upatrywałem jeszcze swoich szans przy stałych fragmentach gry, wprowadzając właśnie Teodorczyka, mając wysokiego Ślusarskiego, że ten sposób gry Jagiellonii, gdzie zostawia trzech zawodników z przodu i te praktycznie 3-3 jest w polu karnym, mając takich piłkarzy tak dobrze grających głową jak Teodorczyk, Ślusarski, upatrywałem tutaj momentu, w którym będziemy mogli zdobyć bramkę w powstałym fragmencie. Panie trenerze, czy te dzisiaj trzy punkty wywalczone, wiem, że to Jagiellonię cieszą podwójnie w perspektywie walki o mistrzostwo i odrobienia dwóch punktów do Legii? Nie, cieszą tak samo jak cieszyło zwycięstwo tydzień temu, dwa tygodnie temu, 3-4. Cieszy mnie to, że zespół piąty mecz rzędu wygrał. To jest duża sprawa. No też nie ukrywajmy, jest to bardzo trudny teren i
Zależało mi też na tym, żeby te wszystkie głosy, które mówiły o tym, że Jagiellonia dwa razy wygrała w momencie, kiedy jestem pierwszym trenerem z Lechem, Lech nie strzelił bramki, żeby to troszkę się zmieniło, bo to zawsze gdzieś w głowach się ludzie, nie każdy oczywiście kreują to wszystko i sobie dorabiają historię do tego, ale raz to jest przypadek, dwa zbieg okoliczności, a trzeci raz to się nie wydarzyło. Jeżeli byłoby trzeci raz, to można było mówić o tendencji, a tą tendencję odmieniliśmy. Zdominowaliśmy Lecha totalnie, odegraliśmy fajnie w piłkę, mieliśmy wiele okazji, no ta piłka dzisiaj nie chciała do tej siatki wpaść. Ale z taką postawą drużyny, powiem, ja mogę mecze przegrywać, tak? Bo to jesteśmy naprawdę dumni za postawę dzisiaj chłopaków, za ustawienie, za przesuwanie. W pierwszej połowie Lech stworzył sobie jakieś dwie czy trzy sytuacje też gdzieś po naszych indywidualnych błędach. Bramka też tak wpadła, no ale Rambuena dzisiaj zagrał chyba najlepszy mecz w tej rundzie, także poślizgnąć się każdy w meczu może. Szkoda, że od razu z takiej sytuacji straciliśmy bramkę. A w drugiej połowie, ostatnie 30 minut, to można powiedzieć, był wielki show tutaj na wykonaniu drużyny. Dochodziliśmy do sytuacji, utrzymywaliśmy się fajnie przy piłce, stwarzaliśmy sobie te sytuacje. A jak mówię, brakło kropki nad i Lech praktycznie ograniczał się tylko do wybijania piłki z własnej szesnastki. No szkoda, że nic nie wpadło, bo na pewno w dzisiejszym spotkaniu co najmniej ten punkt nam się należy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, panie trenerze, jeżeli można poprosić o komentarz do pańskiego wyrzucenia na trybunie, później jeszcze do ciągu dalszego tej konfrontacji z... Znaczy ja powiem tak, tak już troszkę ochłonąłem, powiem tak, ja zwróciłem spokojnie, bo rozmawiałem z Kamińskim, jemu uwagę, żeby grał szybciej, bo jednak no już od 60 minuty grał tak Lech na czas, że to aż się na to nie dało patrzeć. Ja wiem, że jak się wygrywa, to jest normalne, że się gra na czas, ale ci już, można powiedzieć, cereblowali każde wznowienie piłki, puszczali pod nogami, no to już są jakieś granice patrzenia na to, tak? Bo to na pewno nas trochę bolało jako trenerów i jak krzyknąłem do Kamińskiego, mówię, nie puszczaj piłki pod nogą, tylko graj. No i Kamiński się do nic nie odezwał, ja nawet do niego się nic nie odezwałem, po czym przelatuje koło mnie Henriquez i zaczął mnie ubliżać, więc normalna jest reakcja normalnego człowieka, który tak jak każdy inny człowiek, trener też jest człowiekiem, ma swoje nerwy. No też coś mu odpowiedziałem, oczywiście ten boczny, który nie wiem, w dzisiejszym dniu jakoś dziwnie leczył swoje kompleksy prawdopodobnie, wziął, wyrzucił mnie na trybuny, bo powiedział, że ja obniżam piłkarzowi, tak, ale sytuacji 30 sekund wcześniej nie widział, także no boli mnie to bardzo. Głównemu podziękowałem, drugiemu liniowemu podziękowałem, technicznemu podziękowałem, emocje na meczu są. Wydaje mi się, że spotkanie, mecz jest po to, żeby kibice mieli dużo radości i żeby piłkarze byli głównymi aktorami, tak. Wyciąga się czasami rękę, chce się pomóc tym sędziom, tak, ale jeżeli ktoś od pierwszej minuty jest negatywnie nastawiony, nie wiem, akurat ten boczny do mojej osoby, no to nie wiem, może lepiej, żeby się zastanowił naprawdę nad zmianą zawodu, tak. Wyrzuca mnie na trybuny, a w konsekwencji Henriquez nie ponosi żadnych konsekwencji. Dla mnie to jest dyskryminacja mnie jako Polaka u mnie w kraju, także ubliża mi obcokrajowiec, sędzia wyrzuca mnie na trybuny. No to nie wiem, czy to idzie w normalnym kierunku, tak? Bo to inaczej to będziemy. Ja mam mieć karę, bo się coś odezwałem, oczywiście, zgadzam się. Nie powinienem jako trener na przykład tak się sprowokować, tak się odezwać, no ale jaka jest kara w stosunku do niego? Czyli kary nie ma żadnej, tak? Czyli można powiedzieć, jedna ze świętych krów, która w Polsce może wszystko regularnie, notorycznie we wszystkich meczach, jeżeli on sfauluje, pokazuje, że nic nie było, jeżeli jego ktoś kopnie, to leży po 4-5 minut na boisku. No to ja się pytam, w jakim kierunku ta piłka idzie, jeżeli ja we własnym kraju nie mogę mieć swojego zdania, jestem za swoje zdanie jeszcze wyrzucany na trybuny, a on prawo mi, trenerowi Jagiellonii, ma ubliżać. No, dla mnie to jest, sorry, ale ludzie w życiu wiele błędów popełniają, ale dla mnie to jest troszeczkę nie tak, jak powinno być. No, trochę realia się pomyliły i ja na pewno tego tak nie zostawię. Tak? Na pewno tak nie zostawię. Jeżeli ja mam być ukarany, będę domagał się tak samo kary dla niego, bo troszeczkę go poniosło z emocjami. Co pan powiedział, Henriquez? Proszę? A mam dokładnie zacytować? No, może pan wypikać, nie wiem. Spier P. Da. Pan sobie dopowie. No to wydaje mi się, że to trochę go poniosło, tak? I nie ten ton, ani to nie jest człowiek na poziomie do mnie, żeby rozmawiał, bo na dzień dzisiejszy to ja jestem trenerem, on jest piłkarzem. Tak? I to już nie jest takie pierwsze zdarzenie z nim i notorycznie tak robi, prowokuje. No, no dzisiaj to już celebrował, brakowało tylko, żeby tą piłkę schował pod koszulę i mówił, że szuka następnej. Ja wiem, że jak się wygrywa, trzeba grać na czas, ja to wszystko rozumiem, no, ale dzisiaj to
nie wiem, no być chyba 12 minut ten mecz przedłużony. No przecież to co dzisiaj wyprawiał Kotorowski z nim, no to ja nie wiem, czy sędzia boczny miał klapki na oczach, bo ja nie wiem jak to rozumieć. Tak? Ja nie chcę mu w żadnym wypadku sędziemu ubliżać, tylko ja mówię, no to chyba dzisiaj wszyscy widzieli, że to nie była gra na czas, tylko to była mega gra na mega czas. No, po 60 minuty Lech wybijał piłki po trybunach, no to jest pretendent do mistrza Polski, no to życzę im powodzenia. Panie trenerze, ja mam jeszcze pytanie dotyczące rewanżowego meczu Borussii z Realem. Że Real będzie atakował, musi atakować, to jest pewne. Jak zagra Borussia? Jak powinna zagrać Borussia? No powiem tak, boli mnie na pewno dzisiejsza porażka. I na pewno długo nie zasnę. Bo drużyna pokazała charakter i zagraliśmy fantastyczny mecz. Nie powiem nic. A co ma pani mnie pyta po meczu, na trybuny mnie wyrzucam, przegrywam mecz z drużyną, najlepszy mecz w rundzie, wszyscy grają, rewelacja, można powiedzieć, gramy od 60 minuty, koncert życzeń, tak, tylko piłka do bramki nie chce paść, pani mnie pyta o Real Madrid. No, ja nie umiem zapomnieć, no, to jest moja praca, ja przeżywam każdą porażkę. Tak, i ja wiem, no ale to dlatego możemy się spotkać, nie wiem, jutro na treningu i mogę pani udzielić każdego wywiadu. Dzisiaj ja tak nie umiem na gorąco dzisiaj przeskoczyć z mojego meczu i na nie... Real Madrid z Borussią Dortmund. No, interesuje mnie tyle to, co zeszłoroczny śnieg. Na ten moment. Przyjdzie mecz, będę siedział, będę oglądał, będę kibicował Polakowi. Przy Polakom. Piękny mecz, fajna oprawa, no wszystko okej. Okay, no. Co ma to się dzisiaj do naszej porażki? Serce mi krwawi, pani mnie pyta o Real Dortmund. To nie mówię w żadnym kontekście złośliwie, no tego pani ile jest po meczu, no nie wiem, godzina upłynęła jeszcze, nie wiem. Ja jeszcze mam tętno Ewa z 240. I potem może pani może coś się zapytać. W pierwszej połowie zagraliśmy dobre spotkanie, mieliśmy kilka naprawdę fajnych akcji i sytuacji przede wszystkim. Nie wykorzystaliśmy ich, wykorzystaliśmy tylko jedną, dlatego tak to mogło wyglądać do końca. Druga połowa no, znacznie słabsza, cofnęliśmy się myślę, że za bardzo. Jagiellonia nie mając nic do stracenia atakował. A wy czujecie się mocniejsi teraz od Legii na tym etapie rozgrywek, bo wasze zwycięstwa ostatnio są bardziej przekonujące, a przede wszystkim wasza gra. Wie pan co, no tak na dobrą sprawę nie ma znaczenia, kto jest bardziej przekonujący, tylko kto więcej zdobywa punktów. My gonimy Legię i o tyle są w lepszej sytuacji, że mają nadal przewagę. No gramy dobrze i oby tak było do końca. A myśli pan, że ten mecz na Łazienkowskiej zadecyduje o tytule? Czy jednak? Ciężko powiedzieć. Inna sytuacja była przed tym meczem, tak? Inna jest teraz. No, wszystko wskazuje na to, że tam może być no, decydujące starcie. Aczkolwiek naprawdę może być, dużo się zdarzyć do tego meczu, także my myślimy o następnym. Rafał, tak jak Jagiellonia, dzisiaj chyba nikt was wiosną nie zdominował. Tak, w drugiej połowie tak, zdecydowanie. Cofnęliśmy się za bardzo. Myślę, że trochę widać, że z sił opadliśmy i musieliśmy się cofnąć. Ale tak jak mówię, za bardzo, dlatego dochodziło do tych groźnych sytuacji z dośrodkowań. Gdy drugie spotkanie z rzędu rozpocząłeś z dużą ochotą grą do przodu, bo wyprowadzałeś akcje, kreowałeś nawet ataki swojej drużyny, ale z czasem, nawet jeszcze w pierwszej połowie już poświęciłeś się bardziej okolic obrony własnego pola karnego niż atakowania przeciwnika, taka asekuracja, gdy było widać co się dzieje? Na pewno też brak Łukasza, który tak naprawdę on to z tyłu kontroluje. Ja musiałem trochę więcej poświęcić właśnie grze w defensywie. No ale z przodu też coś tam podziałem, także najważniejsze zwycięstwo drużyny, a nie tutaj indywidualne osoby. Bo w takiej sytuacji na pewno ja przynajmniej powinienem się lepiej zachować i chociaż sfaulować przed polem karnym, a po prostu nie dać wejść zawodnikowi w pole karne, bo później już było ciężko, no niestety szkoda, bo widać, że już z meczu na mecz gramy coraz lepiej. Mamy te swoje sytuacje, pomimo nawet tej bramki straconej, w obronie graliśmy dużo lepiej niż w meczach, w których nawet na zero zagraliśmy. Także no, na pewno szkoda chłopaków, bo... Ale mecz bardzo ładny. No, mecz ładny, no, ale nie mamy punktów, także wiadomo, no, wcześniej wygrywaliśmy, to wszyscy narzekali na styl, że wymęczone, że no różne były przyczyny, tak? Teraz gramy dużo lepiej w piłkę, a przegrywamy mecze i tak jak mówię, bardzo
bardzo żałujemy tej sytuacji, tej jednej, bo niestety no tak nie możemy tracić bramek. Po takiej porażce trzeba szybko się podnieść, prawda, bo gracie za chwilę z Widzewem w sobotę i jeśli myślicie tam o tych czołowych miejscach, to trzeba robić punkty. No wiadomo, no to jest teraz pozostało kilka kolejek. Mam nadzieję, że w piłkę będziemy grać tak jak w tym meczu, a nie będziemy już tracić kupio bramek. Ale pewność paradoksalnie po porażce może być większa, bo zdominowaliście drużynę, która być może będzie mistrzem Polski, prawda? Wie pan co, czasami, no wiadomo, na pewno to cieszy, tak, bo przegraliśmy mecz, owszem, ale z gry wyglądało to fajnie, ale po to się gra, żeby wygrywać, także po tym meczu na pewno trzeba się szybko zebrać i zagrać dobrze z Widzewem, dlatego tak jak mówię, no szkoda tej bramki, ja też jestem zły na siebie po prostu za tą sytuację, ale cóż, staraliśmy się niestety, no dzisiaj nie było nam podane, w poprzednich meczach mieliśmy trochę szczęścia, wygrywaliśmy, teraz gdzie, no, tak jak pan mówił wcześniej, zdominowaliśmy przeciwnika w drugiej połowie, bodajże nie wiem, z 2 czy 3 razy wyszli z kontrą, ale tak wszystkie drugie piłki zbieraliśmy, kontrolowaliśmy spotkanie, graliśmy piłką, naprawdę mogło się to podobać, nie wiem, przynajmniej z boiska, no ale no niestety nie ma za to punktów. Aleksis Noromolena w szatni był mocno załamany, bo to on zawinił. Tak, znaczy, wie pan co, no on zawinił, no ja powinienem go zasekurować wtedy, także nie ma co mówić na Aleksisa, no po to zdarzają się błędy w meczach, no dlatego, ale po to jest drużyna, żeby jeden drugiego zasekurował w takim momencie, no niestety, no straciliśmy bramkę, staraliśmy się odrobić, nie udało się, widać Lech. W tym sezonie na wyjazdach gra bardzo konsekwentnie, pomimo tego, że może w drugiej połowie się cofnęli, ale widać, że no wygrali mecz, tak? To jest najważniejsze dla nich w tych okresie. To był właśnie najlepszy mecz w tej rundzie? Na pewno z gry był to jeden z lepszych, bo mogło się podobać nasze akcje, szybkie, dynamiczne, no ale no, najlepszy. No, najlepszy byłby tak, jakbyśmy wysoko wygrali, także szybko się trzeba zebrać do kolejnego meczu i jechać na Widzew oczywiście po 3 punkty, bo innej drogi nie ma. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia 3 niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Gwiezdodskładowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami!